Macie także pytania o to, czy da się poprawić siłę czy też wydolność, podładowując pewne aspekty energetyczne diety, nawet w ramach diety redukcyjnej. Weźmy pod uwagę, że kształtowanie tych cech to jest bardzo złożone zagadnienie. Nie tylko wchodzą tu oczywiście adaptacje treningowe, czyli to, w jakikolwiek sposób trenujemy, czy trenujemy tak, jak nam się zechce, czy mamy faktycznie sprzęgnięte wszystkie mikrocykle ze sobą. Musimy tu już podłączyć tutaj pewne badania biochemiczne oraz ocenić nasze mocne i słabe strony i oczywiście suplementację zawsze prowadzić indywidualnie w ocenie badań, tak? Czyli popatrzymy sobie na naszą homocysteinę, zobaczymy, jak metylujemy, jaki mamy poziom kortyzolu, czy nasze nadnercza funkcjonują w prawidłowy sposób, czy też nie. Trzeba też tu również spojrzeć się na takie aspekty, jak chociażby suplementacja prosportowa. Jeżeli podładujemy sobie węglowodany w dzień poprzedni, zrobimy carb loading, no to oczywiście będziemy mieli wyższe rezerwy węglowodanów w naszych mięśniach i będziemy w stanie również wykrzesać sobie ekstra prąd na taką jednostkę treningową. Natomiast w ramach, można powiedzieć, redukcji tkanki tłuszczowej, może nie powiedziałbym o tym, czy da radę wzmocnić pewne aspekty motoryczne, ale da radę je w jakiś sposób rekompensować. Tak samo bardzo często mówimy o zrzucaniu wagi w sportach walki i chcemy jednocześnie utrzymać dosyć duży aspekt siły dynamicznej. W tym przypadku bardzo pomocne wydają się duże dawki antyoksydantów. Mówimy tutaj o takich cudach, jak chociażby koenzym Q10 plus PQQ. Możemy powiedzieć o resweratrolu, możemy powiedzieć o dysmutazie ponadtlenkowej i innych silnych antyoksydantach, takich jak chociażby galosen epigallocatechiny, czyli znana nam zielona herbata. Jeżeli podstawimy naprawdę dużą ilość, to nawet przy zmniejszonym udziale glikogenu, przy przejściu na procesy tlenowo-beztlenowe, możemy powiedzieć o dosyć dużej sile dynamicznej oraz hamowaniu spadków mocy. Więc następnym razem pomyślcie sobie, czy zamiast stosowania przedtreningówki termogenika, dużo lepiej jest zaadaptować się poprzez proste antyoksydanty lub też w efektywny sposób wpłynąć na funkcjonowanie naszych neuroprzekaźników. Bakopa Moniera, Gotukola czy też zastosowanie fosfatydyloseryny również pomaga w nam w istotny sposób zwiększyć nasze zdolności wysiłkowe. No i kompleks witamin B. Pamiętajcie, że B-kompleksy w znaczący sposób wpływają na pracę mitochondriów, a to są nasze piece komórkowe. Wszystko tak naprawdę, co jesteśmy w stanie wykrzesać, pochodzi właśnie od nich. A więc nie zapominajmy o tych prostych suplementach, zanim zaczniemy sięgać po wszystkie staki nawalone kofeiną, synefryną i innymi stymulantami. Pozdrawiam.